Hej, witam was ponownie w grze Wiedźmin 3. Słuchajcie, lecimy sobie dalej. Ostatnio żeśmy rozmawiali z zielarką, która powiedziała nam co nieco na temat tych ziół. Ogólnie sobie też z nią porozmawialiśmy, natomiast teraz skupimy się na tym ziomku, ziomeczku, którego żeśmy ostatnio tutaj nie zastali. Dobra. I rozejrzyjmy się. No, są drzwi oczywiście. Ślady. Gdy znajdziesz ślady, podejdź i wciśnij E, aby je zbadać. Spoko, na razie przejdźmy się naokoło chaty. No, mamy skrzynkę w środku. To są krzaki, to raczej nie są ślady. Cholera. A, dobra, mamy. Ślady są świeże. Serio? Dopiero co wyszedł z domu. Dobra, widocznie ktoś się, słuchajcie, pomylił. Jeszcze raz, co on tu mówił, kurde? Czy mam po prostu iść za tymi śladami? Okej. Okay. Biegać podczas tego nie możemy, kurde, coś mi... O, jest. Ty jesteś Mysław? Słyszysz? Wilki? Chociaż nie. Dzikie psy. Tak, a one od wilków groźniejsze. Dobra, nie będziemy przedłużać specjalnie. Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znalazłeś niedogardczyków zabitych przez gryfa? A, już rozumiem. Weźcie wiedźmin. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. Mhm. Wskażę wam drogę, a jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobię. Pomożecie? Znaczy, jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy. Powiem wam szczerze, że... No chyba nie mamy wyjścia, no. Dobra, niech będzie. Czemu nie? Gryf nie ucieknie. Nie, ale psy mogą, więc stawiajcie stopy ostrożnie. Od dawna macie problem z tymi psami? Odkąd zaczęła się wojna. Jak żołnierz przez wieś idzie, babę zgwałci i zadusi, chłopa zabije dla zabawy, a krowę na mięso. Ale kundla najwyżej kopnie. No to łączą się te bezdomne burki w stada. Głodne, wychudzone, całe w strupach, ale zdechnąć nie chcą. Bo te psy są cwane, cwańsze nawet niż lisy i strasznie cięte na ludzi. Za późno, znów kogoś dopadły. Shit. No i czemu Geralt mi wyciąga miecz pierwszy? No ja tego... Jasny gwint, no. Gościu, pomógłbyś coś, co? Czy ja dostałem właśnie strzałą? Weź, że drugi miecz, czyli w teorii ten prawidłowy. Zjedz coś, żeby się zregenerować. Jak sobie otworzyć menu. Kwipunek. R i F. Kurde, ciężko zapamiętać to wszystko, powiem wam szczerze. Dobra, zjedzmy R. Jeszcze jeden został. No i Geralt... Ty jakiś dziwny jesteś naprawdę. I znowu bierze pierwszy miecz. Ja muszę naprawdę przodem być odwrócony do tego kundla, żeby go przeszukać, gdzie są te dwa jeszcze. A, kij z nimi. Nie, czekajcie, tam były. Tu są przecież X-y na mapie. D.
Dobra. Dieter. Znasz go? Służyliśmy razem u dziedzica, tam gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Ale to było zanim... To było dawno temu. Zanim co? Zanim mnie wypędzono ze wsi. Co takiego zrobiłeś? Nic. Jestem odmieńcem. Wybaczcie, nie chcę o tym mówić. Też jestem odmieńcem. Tak, ale innego rodzaju. Jeśli to likantropizm, mogę pomóc. Co? Likantropizm, wilkołactwo. Załatwiałem już takie sprawy. To zwykle proste klątwy, które... Syn dziedzica Florian i ja kochaliśmy się. Dieter nakrył nas w stajni. Mnie wygnano, a Florian się powiesił. Dziedzic zaczął potem pić, majątek podupadł. Ot, cała historia. To jak, pokażesz mi, gdzie znalazłeś tych Nilfgaardczyków? Wiesz coś o tym Gryfie? Poziom drugi, dostępne punkty 1. Za to ty dla Gryfa jesteś w samym... Backspace. Postać. Rozwój postaci poziomy kontynuuj. Rozwój postaci punkty umiejętności OK. Rozwój postaci grupy umiejętności. Umiejętności. Szybki atak. Silny atak. Defensywny. Defensywa. Trening strzelecki. Transbojowy. Pamięć mięśniowa. Trening siłowy. Obijanie. Odbijanie strzał. Refleks. Skupienie. Tutaj jest do znaków. Okej. Alchemia, zdolności, rytm dobowy, instynkt przetrwania, techniki szkoły kota. Okej. Okay. Każdy element lekkiego sztunku dodaje plus 25 do obrażeń krytycznych i 5. Ciekawe. Od szybkich ciosów. Sprawia, że cenie znaków również generują adrenalinę. A to? Pierdoły. Dobra, póki co... Polecimy w szybki atak. Pozwala wykonywać szybkie ataki. Obrażenia od szybkich ataków są zwiększone o 5%. Dobra, bierzemy... Chwila. Wybierz i rozwiń jedną z umiejętności, klikając na niej prawy przycisk myszy. No okej, okay, no to ale chyba... Czyli, że to mamy, tak? Obrażenia zwiększone o 5%, przyrost punktów adrenaliny 1. Dobra, tu mamy... Dobra, weźmy to i tyle. Jak na razie. Rozwiązać umiejętności. Aby umiejętność działała, musisz ją najpierw aktywować, umieszczając ją w dowolnym polu na umiejętność. Okej. Okay. Nieaktywowana umiejętność nie będzie działać. Wybrane umiejętności możesz w dowolnym momencie dezaktywować i zmieniać na inne. Spoko. Mieliśmy jeden punkt, prawda? Do rozdania, dokładnie. Choćby dlatego powinieneś się nim interesować. Ja wiem, jak cicho po lesie chodzić, także nawet Gryf nie z oczy. Chcesz biec, nie ma
na sprawy. Jeśli to jest rzeczywiście daleko, możemy podbiec. O! A więc to tu. To tu. Jeden leżał tam, pod pińkiem, bez głowy. Drugi wisiał na gałęzi, a flaki mu zwisały aż do... Uważajcie na siebie. Poradzę sobie. To nie pierwszy gryf, z którym mam do czynienia i nie ostatni. Oby tak było. Bywajcie. Pia. Nilfgaardczycy coś tu świętowali, ale gryf im przerwał. Biwa? Okej. Okay. Ziemia aż ciemna od zakrzepłej kryi. Coś tu się zbliża. Psy chyba. Cholerna ścierwa. Dalej coś mamy. Te ślady są starsze i głębsze. Ciężko zbrojni, pewnie Nilfgaardczycy. Okej. Chwila, na dole są jakieś skrzynki. Może tu Geralt zejść? Jakieś oreny wreszcie. Dobra. Dobra. Poszli tędy. Tędy, tędy. Tędy. Znowu weszli na górę? Chyba. Tak. Na górę albo i nie. Tu się jakby ślady urywają. Nie, tutaj są. Co to jest? Aha. Lol. Jest do gryfa. Czy raczej to, co z niego zostało? O. Ciało sprzed paru tygodni. Jeszcze żył, kiedy gryf go tu przyniósł. I długo umierał. Kości, krowie, psie, ludzkie. Resztki z kilku miesięcy. Samica. Larwy w ranach zdążyły się wykluć. Czyli jest martwa co najmniej od tygodnia. A drugi gryf musi być samcem. Grube stosiny, gęsty przypiórek, gryf królewski. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstku. Miała 10-12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach i dziobie ani śladów krwi. Nie broniła się. Musieli ją podejść, jak spała. To tłumaczy, czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny. Najpierw dopadł Nilfgaardczyków tu w lesie. Potem zaczął grasować po całej okolicy. No okej. Okay. Dowiedzieliśmy się tak naprawdę... sporo ciekawych rzeczy. Czy coś tutaj jeszcze? No teoretycznie nic nie mamy więcej. Czyli... będziemy powoli sobie wracać. Wow, Geralt, ale ty masz skoki.
Dobra, może nie skacz, tylko sobie schodź, o właśnie. Wróćmy sobie tutaj. Auć. Zając. Spoko. Chłop. Znajdź orda. No, okej. Mam jeszcze sporo do tego miejsca, więc sobie tempo, tempo. Tadada. Kurczę, powiem wam szczerze, że świetne jest to przemieszczanie się na koniu. O, to jest po drugiej stronie brzegu? No, na to by wychodziło, natomiast to nie jest most. Most jest tam. No, biegaj, biegaj. Tutaj po prawej stronie jest most, więc na niego sobie biegniemy. Oho. Było zadanie na te skurczysyny. No teraz przynajmniej Geralt wyciągnął dobry miecz. Geralt, czemu nie używasz znaku? Goddammit! Dobra. Nie, 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 nie atakuj. Podnieś to co ma ewentualnie i dawaj jeszcze tego. Sanawa. Serio? Teraz, dobrze. Dobra. Nie, no dobra, schowaj ten miecz. Podnieś. O, klucz. Ciekawe, dobra, zjedzmy coś, bo kiepsko to wygląda. O. A to co? Aby płynąć szybciej, jak nurkować? What the hell? Dobra, i tutaj mamy coś. Czy to będzie to? Czekajcie, podpłyńmy. Kolejna skrzynia. Chyba. Czy nie? Już by trzeba było zadorkować chyba. Nurkuj C. Okej. Okay. Yeah. Dobra. Okej. Okay. Wyrusz się. Dobra. Mamy to. Czyli te rośliny też. Po te rośliny też muszę sobie zanurkować. Ja pierniczę, słuchajcie, świetna sprawa, że możemy nurkować, w ogóle to jest mega. Mega. Zrobiłem co mogłem. Pora wrócić do Wesemira. Ce. Świetna sprawa, że znalazłem ten klucz. Czekajcie, zjemy sobie jeszcze ten chleb. I teraz tak, teraz tak, teraz tak. Co ja tutaj popodnosiłem? Proste narzędzia płatnerskie. Narzędzia potencji służą do naprawienia elementów pancerza. 15% uszkodzeń przedmiotów zostaną naprawione. Spoko. Ale myślałem, że znalazłem jakieś bronie. Tak to przynajmniej wyglądało. Klucz z temerską ilią. Spoko. Floreny? Oreny? Dlaczego to jest tutaj? C.
sortowanie przedmiotów. Nie ma takiej potrzeby. Dobra. Wbijaj na konia i jedziemy. Bo robi się ciemno, nie? Tempo, tempo! Jakby nie patrzeć. Nie wiem czemu tędy mi każe jechać, no ale dobra, no to... Jedziemy już tędy. Eksploracja w ogóle tego terenu, słuchajcie, całego wydaje być się niemożliwa. Kurczę, trzeba by było naprawdę masę czasu spędzić nad tym. Ja oczywiście jestem fanem eksploracji, kurczę, terenu. Zresztą w Half-Life'ie dwójce to oczywiście możecie wiedzieć, natomiast kurczę... Niestety. Dobry z niego chłop, panie Wiedźmin, gdyby tylko nie... Tak, tak, a ten Bojan będzie szedł jakoś niedługo plonów doglądać? A... Tak? W czym rzecz? Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan Nilfgaardzkiego obozu wie, gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować gryfa. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch Wiedźminów? No mów, co ustaliłeś? Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Lisim Boże. Nilfgaardczycy puścili je z dymem, ubili samice, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Ha! Zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. Jest tylko gorzej. Mam już szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród. Delikacik się znalazł. Zgniłe mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. Pamiętasz, jak w Tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam. Wracasz do tego za każdym razem, jak się widzimy. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. Okej. Nie ma co dłużej zwlekać. Chodź, rozejrzyjmy się, gdzie zastawić pułapkę. Ja już mam swój typ. Po drugiej stronie rzeczki są takie pole i zagajnik. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. Dobra, tam się widzimy. Okej, no to wsiadamy na konia i podjedziemy. O, come on. Backstage, aby otworzyć menu, aby przygotować się do starcia z gryfem, stwórz eliksir grom. Oh. Okej. Wygrywanie przedmiotu wymaga... Oczywiście, że wymaga. Tworzy trudny przedmiot. W tym miejscu znajduje się opis stworzonego przedmiotu. Jasne. Okej. Aby wybrać z zakładkę płynek, użyj page up oraz page down lub kliknij strzałki. Wow. No to raczej page up. God damn it. Możesz wyźmienić z eliksira, aby z niego skorzystać, musisz go najpierw przygotować do użycia. Okej. Okay. Kliknij na zakładce przedmioty do użytku. I przyciągnij grą na jedno spór do eliksirów. Dobra, wypierdzielimy to. Od teraz możesz eliksir w trakcie gry, aby aktywować pierwszy eliksir lub aktywować drugi, spoko. Dobra. W ogóle zażarlibyśmy coś jeszcze, nie? Butelka wody. Regeneracja żywotności, wow, ale to daje. Babka mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek... Okay. Dalej! W ogóle jest jakiś kupiec po lewej. Nie gadaliśmy z nim jeszcze. Zobaczmy. Znowu się widzimy. Dziękuję za ratunek. Ludzie różnie gadają o Wiedźminach, ale ja zawsze wiedziałem, że to porządny cech. Widzę, że udało ci się ocalić towary. Teraz czekam na naprawę wozu. Czas mija, straty rosną. Potrzebujecie czegoś? Oddam za pół darmo. No, zerknijmy sobie. Rzucę okiem. No, nie ma nic ciekawego. Nic totalnie. Dobra, spadamy.
Bywaj. Uważaj na siebie. Zastanawiam się, jaką teraz mamy, słuchajcie, walutę, kurczę, tutaj w tym Wiedźminie, bo zebrałem niby oreny, ale to nie dodało mi się do moich pieniędzy, a tu generalnie jest waluta, chyba mi się wydaje, ilość naszych pieniędzy. Ale okej. Polecimy sobie szybciej. O. Jak lecimy tak szybko, to się nie da tak szybko skręcać. Ale okej, aha. Zapiszmy sobie w ogóle stan gry, bo kurde. Zaraz będzie lipa i dopiero będzie. Dobra. Rzeczka, złote kłosy. Urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę. Innego bym nie wybrał. To jak, gotowy? Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje, zapach przynęty szybko się rozniesie. No, teraz pozostaje tylko zaczekać. Chodź, przycupniemy tam w cieniu między brzuskami. W cieniu, to i tak wieczór idzie. Powiedz, co zrobisz, jak już znajdziemy Yennefer? Masz na oku jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kaer Morhen. Trochę wcześnie na zimowanie. Tak, do śniegów daleko. I to mnie martwi. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar, czyli są tydzień marszu od Kaer Morhen. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęcze, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. A przy okazji zimowania przyjeżdżasz w tym roku? Może. Może w towarzystwie. Nie sprawdziłem, słuchajcie, co ten eliksir nam daje. Musi być gdzieś niedaleko. Tak, przywitamy się. Czekaj. Kusza? Wygrałem w karty, jak cię nie było. Może się przydać. Proszę, proszę. Sam grasz, a mi i chłopakom prawiłeś morały. Dość gadania. Mamy gryfa do ubicia. W sumie pominąłem scenkę. Natomiast tak, zwiększa się ataku. Prosta sprawa. Czyli bierzemy to, słuchajcie, od razu. Wow. Będzie pikować. Chyba sobie kpiny urządzasz. Kurde, no dlaczego Art, a nie Igni? Ach. Demet. Geralt. Serio. Come on. No i to bardzo. Dostajemy trochę po dupie, kurde. Nie powiem. Wyląduj wreszcie, pokrako jedna. O kurde, i lądujesz, ma jeszcze HP, bez kitu. No piernicze. Chwila R. Ach, shit. W złym momencie. O, Jossanawa. Nie daj mu uciec! W jakim sensie? Nie daj mu uciec.
Mam go gonić, kurde. Zabij gryfa. Wiedźmińskie zmysły pozwalają nie tylko widzieć, ale słyszeć więcej. Przytrzymają zmysły. Okej. Czekajcie, z prawej strony tutaj do niego wejdziemy. Bo po tym podejrzewam, że moglibyśmy nie podejść. W ogóle zjedzmy jeszcze coś. A czy mogę w tym momencie zapisać? Mogę. Right. Ale jesteś bardzo. Jara się. Demet. Chodź tu. Haha. Dobra. Oj, no! God damn it, serio! Na szota! Dobra, na co jeszcze się, kurde, zrobiłem ten zapis tutaj zaraz. Ja nie wierzę. Ale dostaliśmy w ciry. Dobra, generacja żywotności. Niech nam się zregeneruje i ja jeszcze ten chleb sobie wszamię. I w sumie to... O, jeszcze mamy udka spieczonego kurczaka. Spoko. To jeszcze nam dużo da. Zapisz. Ciach, ciach. Lecimy na gnoja. Szybko go muszę. Come on! Geralt, dlaczego nie użyłeś znaku? Jakiś... Dziwnie to, żeś zrobił. Nie wiedzieć, czemu nie mogłem. Demet. Come on! Shit. Mogę w niego cholera strzelać. Mi dał tą puszę, ale... Ale nie wiem, jak ją, kurde... Wyciągnąć, użyć, whatever. Przynajmniej na razie. Dobra. Fuck. Nie! Kurde! No Geralt! Róż dupę, nie się, kurde, chowasz! Niech on się z nim walczy. Pomęczy teraz. Wpierdzielaj to. Co jest, kurde? Demet. Nie mogę paść. Wpierdzielaj. Dobra, regeneracja. Chyba cię Bóg opuścił. Dobra. Tym razem to się musi udać. Spal się. Dobra. Oh shit. Ja pierniczę, ledwie dałem radę, słuchajcie. O, 35 minut troszkę nam się przedłużyło, no ale dobra. Nieźle. Nie powiedział. Chociaż parę rzeczy mógłbyś poprawić. Człowiek uczy się całe życie, ale nie wiedźmin, bo inaczej żyje bardzo krótko. No, ale o tym później. Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konie.
Widzimy się w karczmie. No, dobra. Specjalnego wywaru motorowego. Wejdź do pewnej umiejętności, aby dowiedzieć się więcej. Dobra, spoko. Czy coś tu jeszcze mamy? A tutaj, ale to tylko kwiatki, dobra. Chyba jedziemy, nie? Ale drugą stronę. Jedź, płotka! Ciekawe. Wolnie. Come on. Przycwałujemy sobie. Magia. Jest moc. No, come on. Shit. Shit. Shit, shit, shit. Ty. Uspokój mi się tu. Umiejętności. Znak igni. Chwila. A nie to. O. Igni. W ogóle zróbmy save'a, kurde. Matko, przecież mamy 35 minut. Co ja tu jeszcze w ogóle z wami robię, słuchajcie. Dobra, więc widzimy się, słuchajcie, w przyszłym odcinku, w którym ja to sobie prawdopodobnie zerknę. Co nas czeka tutaj? No proszę. Co nas czeka tutaj? W tym miejscu, bo zapowiada się ciekawie. Więc dzięki serdecznie za zobaczenie tego odcinka. No i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się. Pa, pa.